Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, zaczynamy kolejny dzień w Meksyku. Ja jestem teraz na tarasie i to są ostatnie chwile, kiedy jesteśmy w tym hotelu, ponieważ dzisiaj o godzinie chyba 12, więc za 2 godziny kończy nam się doba hotelowa. Zmieniamy hotel, zmieniamy miasto, ale zostajemy w tym samym kraju, ponieważ teraz chyba Angelika mówiła na vlogu, więc nie będę tutaj ściemniał, nie będę udawał, że to tajemnica. Lecimy, w zasadzie jedziemy taksówką do Tulum i w Tulum spędzimy mniej więcej następne 5, może 8 dni. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Na początku musimy zarezerwować hotel, ponieważ tak, za 2 godziny musimy opuścić hotel, a nie mamy nowego hotelu w Tulum. Musimy zaraz to ogarnąć, ponieważ zwlekaliśmy do końca, bo do końca nie wiedzieliśmy, gdzie chcemy, w którym dokładnie miejscu, ale już chyba razem na spółkę z Angeliką, bo ja wysłałem wczoraj wieczorem jej chyba z 10 hoteli, ona wybrała kilka. Ja nie wysłałem tylko hoteli, ja wysłałem też takie domy, jednak Angelika mówi, że za duże domy, za duże mieszkania, takie apartamenty, to też nie jest fajne, bo jak jesteśmy sami, to po co? Więc prawdopodobnie stanie na hotelu, ale jak widziałem po zdjęciach, to bardzo ładnym. No i mam nadzieję, że będą fajne vlogi, mam nadzieję, że będą fajne zdjęcia, a przede wszystkim, że fajnie spędzę czas ze swoją rodziną. Zaczynam tego vloga, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mój kanał, koniecznie to zrób. Odpowiedź, feedback, jaki dostajemy od Was jest niesamowity, to bardzo motywuje do tego, żeby po prostu nagrywać więcej, bo jak nagrywasz, ludziom się to podoba, no to chcesz nagrywać więcej. I wiem, że jest też dużo osób tutaj nowych, więc jakbyście mogli, to zasubskrybujcie mój kanał, będziecie na bieżąco. Tak się przypominam, no oczywiście nie musicie tego zrobić, ale jakbyście to zrobili, to by było miło. Zaczynamy tego vloga, jedziemy do Tulum za 3, 2, 1. Tulum! Tutaj rzeczy przygotowane do pralni, bo chyba mówiliśmy do Angeliki w vlogu, jeśli nie, to tutaj powiem. Wszystkie rzeczy ja już wyczerpałem. Tyle razy zmieniałem koszulki dziennie, bo się pociłem, że po prostu wszystkie moje rzeczy tu, 3/4 tej walizki, znaczy nie, no w sumie połowa. Połowa moja i połowa Niuni i Angeliki jest do prania. Także jeszcze jak wyjedziemy z hotelu, to będziemy musieli zahaczyć o jakąś pralnię. Szarlotka zrobiła sobie jeszcze drzemkę przed przeprowadzką, żeby mieć więcej sił. Może ją przykryć, co? Zobaczcie, jaka duża w ogóle. Jaki to jest długi człowiek. W aparacie w ogóle to wygląda jeszcze bardziej. W ogóle zawsze każdy jak ogląda nasze filmy, a później Szarlotkę spotyka na żywo, to mówi, że jest dużo mniejsza. A w aparacie jest taki byk. Chudziutka dlatego. Co chudziutka? Chudziutka. A chudziutka, no, no, no. Dobra, dziewczyny wstały, także mamy teraz taki plan. Lecimy do pralni. Tam musimy uprać rzeczy, jedziemy do jakiejś restauracji, ponieważ chce mi się bardzo jeść, a już mi się nie chce w hotelu. Jak już wyjeżdżamy, to wyjeżdżajmy, pojedźmy gdzieś indziej. Rezerwujemy jeszcze za chwileczkę hotel, bo nadal nie mamy nic zarezerwowane. Już jest po terminie check-outu, będziemy musieli na recepcji coś dopłacać, ale Niunia zasnęła, Angelika zasnęła, więc postanowiliśmy, że po prostu no, nie będziemy się budzić, nie będziemy się rwać, najwyżej coś dopłacimy. I po tym wszystkim, jak już zarezerwujemy hotel, na końcu śmigamy do hotelu. Tam pokażę Wam, jak będziemy mieszkać, bo jeśli wybierzemy te hotele, które ja wybrałem, no to są piękne. Takie, o których ja zawsze marzyłem, bo Tulum to jest miejscowość na mojej mapie życia, którą chciałem zawsze odwiedzić i zrobię to dzisiaj, także zabieram Was ze sobą. No, a my się jeszcze dokończymy pakować i już widzimy się w pralni? Może? Elo. Dzień dobry, paniusiu. Gotowa na przeprowadzkę? Jedziemy do Tulum. Tulum. A kichać będzie i na zdrowie, na zdrowie. Tu Szarlotka, czekaj, patrz. Jeszcze raz. Zobacz, że to nie przypadek. Patrz. 3, 4. Dojechaliśmy do pralni, zobaczcie, totalny old school tutaj jest. Średnio się w ogóle dogadać, bo nie wiem, nie uczyłem się na języku takich terminów jak, nie wiem, kolorowe pranie, czy zmiękczacz, czy jakiś zapach do prania, ale dajemy radę, tak to mniej więcej wygląda. I już zwolniło nam się trzy prania, bo tyle mamy zrobić. Oddziela różowe, jakieś tam białe, kolorowe i tak to wygląda. Jak jest? Wow, fajnie! Ale spoko chyba, co? Niekoniecznie. Znaczy no, spoko jak na to, co tutaj mogliśmy zastać, o to chodzi. Gdzie? No ale ty czego się spodziewałeś? Tak to wygląda, ja parę lat temu. Nie, weź kurde mi proszę taki ogarnić, ja na podłogę to przybyłem. Dobrze. Się robi. A mogę taki? Taki pasuje? No, super. Proszę bardzo. Dostaliśmy, zobaczcie, takie płyny. Tutaj mamy jakiś jeden płyn. Jeszcze potrzebuję. Dobrze, już idę. Tu mamy jakiś drugi. I proszeczek. O, taki jest nasz zestaw do prania.
cały zgrzany, ale dajemy radę. Pierwsze pranie już nastawione, drugie Angelika poszła gdzieś tam, bo było za mało miejsca. Znaczy w sensie za dużo rzeczy mieliśmy i wybraliśmy jakieś wielkie pralki. No i jeszcze zostało trzecie pranie i wychodzimy. Jest bardzo gorąco. Fajnie w tej pralni, co? Zobacz, ja jak byłem mały, kto jak był mały to patrzył jak... Zobacz co się dzieje. Kto jak był mały to patrzył, siadał przy pralce i patrzył jak się pranie robi. Wow. Nie otwieraj. Patrzcie tylko, dobra? Ale zajawa. Wiesz jaką ojciec ci zabawę wymyślił? Uciekłem na chwilę z tego piekiełka, mamy 3 prania po 30 minut, jest grubo, naprawdę, jest bardzo, bardzo fajnie, ja bardzo dobrze to wspominam takie rzeczy, ponieważ kiedyś jak jeździłem, odwiedzałem mojego tatę w Brukseli, bo mieszkał w Belgii, to zawsze jak mieszkaliśmy, wiecie, dwóch chłopów mieszkało przez, nie wiem, 2-3 tygodnie, to oczywiście nie praliśmy, tylko jechaliśmy do takiej pralni. Teraz to mi troszeczkę przypomina, wiadomo, mniej europejsko, mniej sterylnie, ale fajnie. Fajny klimacik, te 30 minut i czyste, naprawdę nie mam żadnej rzeczy, przysięgam. Oprócz tych, co kupiłem, bo wczoraj byłem jeszcze w Berszce, w jakichś tam pierdołach, żeby kupić sobie kilka rzeczy, oprócz tych, które kupiłem, czy jakieś tam spodenki, koszulki, kilka, skarpetki, to wszystkie rzeczy, jakie zabrałem, są brudne, wszystkie. Przewodnik Angelika. Oglądałam Martynę Wojciechowską i mówiła, że większość właśnie domów takich franciszkańskich tak wygląda. Zobacz, tu masz taki przedsionek i tutaj już jest jakaś bozia, wiesz. Nie widać, bo mi nie ostrzy. Kącik do modlenia się, a tam dalej widzisz, kuchnia jest. Nagrywamy czyjś dom właśnie. Ale tak, Andrzejka właśnie powiedziała, że takie wozie. A tam po drugiej stronie, zobacz, już ktoś bogaciej mieszka. Skończyliśmy. Czemu nie pokażesz? A, przepraszam. Gdzie? Które to? Bogaciej. No, chociażby ten niebieski. Aha, no. To wygląda to lepiej, widzisz? Strasznie było tam gorąco, co? $10 zapłaciliśmy. To jest a to niedużo. To niedużo. Z płynami, z proszkami i 3 pralki. No i to dobieraliśmy jeszcze płyn. Dwie duże po 18. To na serio. To na serio się opłaca. Mamy 20 minut czasu. Wychodzimy tutaj na jakąś główniejszą ulicę. Ale dużo nie zrobimy, bo mamy mało czasu. Ja bym coś jakiegoś loda zjadł może. O właśnie, tu są lody. Czy jakieś szejki? Coś chcesz? Masz na coś ochotę? Szkoda, że do takiego supermarketu nie możemy wejść. A czemu nie możemy? Zdążymy? Ale co ty chcesz kupić? Jakieś zakupy? Zdążymy, na chwilę chociaż. Wolę takie, tu jakoś brudno wygląda. Przyszliśmy po jedzenie, ale Angelika już zobaczyła coś dla Szarlotki. Ale czy ona nie miała czegoś takiego? Miała, ale pamiętam, że było zepsute. Kupiliśmy i coś się zepsuło. A nie było po prostu dla niej za duże? Nie, zepsute było. Co, bierzemy? Tak, bierzemy. Jeszcze zobaczę tutaj. Szarlotka, Charlie, poczekaj, zobacz. No znowu sobie coś wybiera. Tutaj masz, zobacz. A co to jest? Wybór pampersów większy niż w Polsce. Proszę bardzo, to dla ciebie prezent. Już pokazuję, kochanie. Trzymaj. Trzymasz swój prezent? Proszę bardzo. To co? Angelika mi każe nagrywać, że jest więcej pampersów. Czujcie? No i co? Duży. Wow! Szarlotka, ile pampersów. Ale nie bierzemy, nie? Mamy. Dobrze. Idziemy jeść? Po jedzenie? Czy co? Po jedzenie już. No już się bawi, zadowolony. Aha. Kolejna rzecz. Chodzik, Dunia. Wow. Jakbyśmy mieli miejsce, to byśmy chcieli. I jeszcze z takich nowości, zobaczcie, że tutaj nie ma lejsów, tylko są jakieś sabritas. I jakie smaki? Limon, o, ja może limonkę, co? Czy nie? Ja to zawsze tą limonkę. Tak, ja zawsze limonkę biorę. Tutaj mamy cebulkę ze szczypiorkiem. Pomidorowe. A to nie jest salami? Nie, pomidorowe, tak, pomidorowe, no. Ale oto jest w Polsce te takie opakowania, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, powiedzcie mi proszę, czy takie opakowania są. Nie, są, mi się wydaje, że są, naprawdę. Angelika, zakład? O co zakład? O $100, dawaj, szybko, $100. Czekamy teraz na suszenie i bawimy się dalej. Ale będziemy mieli czyste rzeczy. Czyste i suche przede wszystkim. Mniej więcej od pół godziny z Szarlotką jeździmy sobie wózkiem i teraz przeczytałem ten znak. I to właśnie oznacza, żeby nie jeździć ze swoimi dziećmi w tych wózkach. Widzisz? Oszukaliśmy, prawo. O, siema vlog. Siema vlog. Jednak niestety nie z Tulum, ponieważ no nie wyszło nam. Siedzieliśmy tyle czasu. Jesteśmy tak zmęczeni.
Tyle czasu spędziliśmy w tej, jak... W pralni. Ta pralnia była, słuchajcie, naprawdę szalona. Tam było tak gorąco. Ja to pranie składałam, wykładałam. Oboje na początku wykładaliśmy, ale później tak. Składanie tego w tej... Było tak duszno, gorąco. Niunia pełno była, ludzi. Niunia była, zeszło nam się trochę na tym, co? Pół godziny, suszenie pół godziny, także okazało się, że wróciliśmy do... Jeszcze się hotelu. Okazało, że pralki nam jednej nie włączyła, więc kolejne pół godziny tak, jeszcze czekaliśmy. Ile tam mogliśmy być? Nie wiem, myślę, że 3 godziny. Trzy godziny byliśmy w pralni, więc ja już następnym razem chyba wolałbym, nie wiem, tu, nie wiem, co bym musiał zrobić, nie wiem, nie prać, być brudny po prostu i spędzać tyle. Stwierdziliśmy, że wrócimy i weźmiemy sobie jeszcze jedną noc tutaj, tak, w hotelu. Tak, czyli jesteśmy w tym samym hotelu, ale w innym pokoju. Czystym. W pokoju czystym, tak samo wyglądającym, tylko inaczej, inne jest ułożenie i po innej stronie. Plan jest taki sam, czyli jutro rano już wstajemy, jesteśmy spakowani, wyprani. Wstajemy, jemy śniadanie, ogarniamy i... A dzisiaj kończymy na dzisiaj. Także kończymy na dzisiaj. My sobie jeszcze pojedziemy do miasta, ale tu już nie chcę wam nagrywać tego samego, więc widzimy się... No, może nie tyle co do miasta w takim, jakim teraz byliśmy, ale tutaj w tą turystyczną część, tak? O tak, to ci chodzi? Tak, na o to mi chodzi, Piątą Aleję? Tak, już nie będziemy dzisiaj nagrywać, bo już mi się po prostu nie chce. Widzimy się jutro wymęczeni. Obiecuję wam, że jutro będziemy w Tulum. Do zobaczenia! Wiecie co, nastąpiła zmiana troszeczkę planów, ponieważ powiedziałem, że widzimy się jutro, a postanowiłem, że takie, bo to jest moje marzenie, szczerze, jeszcze chyba wam o tym nie mówiłem, ale zawsze marzyłem, znaczy może nie zawsze, ale marzyłem o tym, żeby polecieć do Tulum i dlatego jutrzejszego vloga chcę nagrać z nową energią, nie chcę go kontynuować, nie chcę, żeby to było kontynuacją tego dzisiejszego, więc postanowiłem, że odpowiem wam na tym vlogu na kilka pytań, tylko związanych z Meksykiem. Jeśli ktoś nie lubi Q&A, to... Chciałem powiedzieć, że możecie wyjść, ale myślę, że was to zainteresuje, ponieważ powiem rzeczy o wyjeździe, czyli na ten moment pytania, które często piszecie w komentarzach, ja sobie wypisałem, poszukałem teraz w komentarzach najczęściej zadawanych pytań, najbardziej lajkowanych pytań i na szybko mam 8 pytań, takie tylko związane z tym wyjazdem, także myślę, że was to zainteresuje, a już jutro wstaję rano, czyściutki, świeżutki, zaczynamy Tulum. A więc pierwsze pytanie, czy trzeba robić test na COVID? Nie, my nie robiliśmy, ponieważ lecąc z TUI do Meksyku takie badania nie są potrzebne, w sensie test na COVID nie jest potrzebny, jest też tak na Dominikanę i na pewno na Zanzibar, także nie robiliśmy testu. Nie wiem jak jest z powrotem, bo teraz Polska tak namotała, ja odkąd tutaj jestem, totalnie wyłączyłem się, jeśli chodzi o jakieś tam wiadomości ze świata albo z Polski przede wszystkim, więc tak naprawdę nie wiem, czy będę musiał robić test, ale wydaje mi się, że tak, że teraz jest coś takiego w Polsce, że na lotnisku mnie spytają, czy chcę kwarantannę, czy nie, no i oczywiście zrobię test, ale nie, tutaj nie trzeba. Drugie pytanie, czy za dziecko płaci się za lot i za hotel? A więc za dzieci ogólnie płaci się jak za każdą osobę, ale do drugiego roku życia nie płaci się ani za samolot, ani za hotel. Może jakieś tam minimalne opłaty, takie wiecie, ja nie wiem jak one się nazywają, ale jeśli chodzi o stricte miejsce, no to wiadomo, w samolocie nie zajmuje dziecko takie do drugiego roku życia miejsca, także nie płaci i w hotelu tak samo, więc nie. Tak? To tak brzmiało pytanie? Czy za dziecko płaci się za lot i za hotel? Nie. Nie płaci się. Kolejne pytanie, kiedy wracamy? Nie wiem jeszcze, kiedy wracamy i to nie, że jest tajemnicą, że nie chcę wam powiedzieć, tylko po prostu nie wiem. W ogóle mamy chyba golden hour, mi się wydaje, przy tym nagraniu, więc fajnie to będzie wyglądać. Nie wiem, na pewno teraz lecimy do Tulum i w Meksyku prawdopodobnie będziemy jeszcze przez minimum 10 następnych dni. Także jeszcze sporo będziecie mieli i filmów, i mam nadzieję, że zdjęć, i po prostu ja z moją rodziną spędzę dużo czasu w Meksyku, uwielbiam to miejsce, naprawdę. Mógłbym zaryzykuję nie tu zamieszkać na stałe, ale tak jakby w roku, 3 miesiące w roku tu mieszkać jak najbardziej. Kolejne pytanie, i to było dużo takich pytań, czy lepiej z rodziną, czy z przyjaciółmi na wakacjach? W sensie, czy z rodziną i z przyjaciółmi? Bo wydaje mi się, że macie tutaj w domyśle sytuację z Dominikaną, a więc jeśli musiałbym wybrać, to zdecydowanie z rodziną. 100%. Lepiej mi się spędza. Oczywiście uwielbiam wakacje z przyjaciółmi, żeby nie było, że się teraz na nich... Odwracam, że nie lubię z nimi spędzać wakacji, oczywiście, że lubię, ale jeśli musiałbym wybrać, to z rodziną. 100%. Chociaż często jest tak z Angeliką, że idziemy i całkowicie niepotrzebny nam nikt, a przychodzimy do jakiejś restauracji, gdzie jest muzyczka, gdzie jest bardziej imprezowo i już mam w głowie, już sobie tak rozmawiamy, o, tu można by było przyjechać ekipą, tu by się działo, więc jak jakiś bodziec jest, że jakaś impreza, że jakieś tam drineczki, że dzieje się coś, czy na plaży, czy w klubie, czy w restauracji, to od razu mamy takie coś, o, tutaj przyjedziemy z ekipą. Ale jeśli ogólnie chodzi o wybór, czy rodzina, czy przyjaciele, w sensie wakacje,
z rodzinką. Jaki jest koszt takiej wakacji? Nie wiem, czy Angelika mówiła, bo coś mi się widzi, że Angelika gdzieś to powiedziała na filmie. Ja nie pamiętam tego dokładnie, a więc my zapłaciliśmy za te wakacje, w sensie tutaj, czyli do dnia dzisiejszego, bo dzisiaj opuściliśmy, to znaczy mieliśmy opuścić nasz hotel, zapłaciliśmy 30 tysięcy i to jest dużo siana. Da się po pierwsze dużo taniej, no bo wiecie, po pierwsze odliczyć jakieś biznes klasy, odliczyć jakiś tam chyba pokój mieliśmy, coś tam jeszcze, więc jakieś tam chyba ubezpieczenie, bodajże nie pamiętam, jeśli teraz kłamie, to być może ubezpieczenia nie mieliśmy, chociaż nie wiem, czy to jest w tej cenie. W każdym razie 30 tysięcy złotych na dwójkę, czyli po 15 koła na osobę, da się opór taniej, żeby nie było, żebyście, jeśli wybieracie się kiedyś do Meksyku, taką po prostu z grupą zorganizowaną, z wycieczką zorganizowaną, to wiedzcie, że da się dużo taniej. Ja widziałem tam za 7 koła, za 8 koła i te hotele też są fajne. My, zależało nam na tym hotelu, na tym miejscu, bo jesteśmy w miejscu, w którym możemy wszędzie śmigać. Tak jak byliśmy w Cancun, tak jak jutro lecimy do Tulum, to nam było potrzebne. Angelika teraz do mnie pisze, bo chyba słyszy, ale biznes. Tak, to powiedziałem. Pani Unia śpi. Powiedziałem, że 30 koła dlatego, że biznes. Oczywiście dużo biznes, no bo to jeszcze nie powiedziałem. Biznes kosztował nas około 10 tysięcy. Tak? 10 koła? Ja Cię nie widzę, mam nadzieję, że Ty mnie widzisz. Tak, 10 tysięcy kosztuje biznes klasa, więc 20 tysięcy, no to dycha. Czyli dycha, no bez biznes klasy to by była dycha na osobę. To jeszcze się da taniej, ale my wybraliśmy po prostu ten hotel, to miejsce. Lecimy dalej. Czy COVID jest odczuwalny? Oj, to bardzo fajne pytanie. Czy jest odczuwalny, to by trzeba spytać kogoś, kto był w Meksyku i w czasie nie-covidowym, i w czasie covidowym. Jeśli chodzi o mnie, to jedyną taką restrykcją są maseczki i to po prostu w miejscach, na przykład jak wchodzicie na powietrzu, nie trzeba. Ale jak wchodzicie do galerii handlowej, nawet jeśli ona jest na powietrzu, tylko przekraczacie takie brameczki, tak jak na przykład widzieliście na Angeliki vlogu, to już w tym obiekcie, w tym obszarze trzeba maseczki i chyba tylko tyle. Ludzi pełno, w ogóle wiecie, fajnie zobaczyć coś takiego, że idziesz do Starbucksa i siedzi tam dużo ludzi, albo w restauracjach, obok stoliki. To jest niesamowite, że my się teraz tym jaramy. Znaczy ja się jaram, nie wiem jak wy. Ja wchodzę do restauracji, stolik i ja mówię, wow, jak fajnie. Te mariachi przychodzą, zaczynają grać. Kluby są podobne, jakieś imprezy w klubach, więc dla mnie, dla osoby, która przyjechała z takiej mocno zamkniętej, lockdownowej Polski, nie odczuwa się tutaj COVID-a. Oprócz oczywiście maseczek. To jest czasami najbardziej uciążliwe, bo jednak 30 stopni, jak macie w maseczkach być, tak jak dzisiaj byliśmy w pralni, no to było ciężko. To było naprawdę ciężko. Ja i tak próbowałem troszeczkę zdjąć, ale oczywiście nakładałem, no bo to już było za duże skupisko ludzi w małym pomieszczeniu. Meksyk czy Dominikana? Takich pytań było dużo. Porównuję ten Meksyk do Dominikany, której byliśmy ostatnio, prawda? To uważam, że dużo lepszym wyborem jest Meksyk pod tym względem, że Meksyk, tak mi się wydaje, jeśli pierdzielę teraz głupotę, to okej, ale wydaje mi się, że Meksyk jest dużo bardziej rozwiniętym krajem. Znaczy nie jestem pewien, przekonany, teraz jak sobie to powiedziałem, to jestem przekonany. Dużo bardziej rozwiniętym krajem niż Dominikana. I wyjeżdżając z miasta i wyjeżdżając z hotelu, z kompleksu hotelowego, tutaj można pojechać i do miejsc takich typowo lokalnych, gdzie do street foodu, do jakichś tam naprawdę babinek, które sprzedają coś przed domem, ale możecie też jechać tak jak byliśmy w tej restauracji na sushi i w Cancun, i wzdłuż tej mariny były same świetne restauracje ze stekami, włoska, jakaś naprawdę jeszcze inna, więc można różnorodnie widzieć te galerie Louis Vuitton, nie wiem czy na Dominikanie jest gdzieś taka galeria. Myślę, że może nie być. Jeśli jest, to ok, z tym, że dużo mniej jest wszystko rozwinięte. Więc z tego powodu, bo tutaj mogę sobie posiedzieć tak i sombrero wypić tequilę w lokalnej knajpie, ale mogę też pojechać na sushi z pięknym widokiem i spędzić ten dzień powiedzmy tak po europejsku, więc zdecydowanie Meksyk. I ostatnie pytanie, czy nasze wakacje to współpraca z lotem? Kilka było takich właśnie, pod jednym filmem widziałem takich komentarzy. Nie, po pierwsze my nawet nie lecimy z lotem, w sensie samolotem lotu lecimy, ale my lecimy z TUI, więc jakby miała być to współpraca, to byłaby to współpraca z TUI, ale nie jest. Bo ja wiem, że jak to wygląda, bo w sumie tak się teraz zastanowiłem, prawda? Lecimy charterem, znowu Riu, może my mamy w ogóle współpracę z Riu, o to bym bardzo chciał. Ale nie, niestety nie mamy współpracy z żadną z tych firm, a Riu naprawdę jest na całym świecie i bardzo bym chciał mieć taką współpracę. Chciałbym mieć współpracę z TUI albo najbardziej chciałbym mieć współpracę z LOT-em. Niestety nie, wszystko opłaciliśmy sami. Zresztą chyba widzicie, no znacie nas, wiecie kiedy lokujemy coś, kiedy oznaczamy, kiedy sprzedajemy jakieś kody zniżkowe, a tym razem tutaj nic nie ma i nie jest współpraca, ale jeśli
Lot, Tui, Ryu. Jeśli ktoś ogląda na pewno z tych film, to możecie się śmiało odezwać. Jesteśmy otwarci. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki film. Przepraszam, że w ogóle tak wyszło. Powiedziałem, że mam nadzieję, że podobał wam się film. Na pewno wolelibyście całego vloga. Jutro chcę wejść z nową energią. Jutro jedziemy do Tulum, wypoczniemy, ogarniemy się i zaczynamy nowego vloga. Także na taką osłodę, że gdyby nie to, to byście dzień dłużej czekali na vloga. Miłego oglądania, mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Mimo wszystko, że mam nadzieję, że też odpowiedziałem na te pytania, które was nurtowały, bo naprawdę było dużo takich pytań. I widzimy się w kolejnych vlogach. Niech dzieje się magia. Widzimy się już z Tulum. Obiecuję.